Z Ukrainy i Polski wspólnie odwiedziły Muzeum Lalek w Pilźnie. Podopieczni placówek wsparcia dziennego z Granapaka mieli okazję zgłębić sekrety pacynek ze wszystkich stron świata. Najwięcej emocji budziły wiedźmy i lalki japońskie. Mnie spodobało się, jak ja robiła tu lalkę. Mnie to dużo silno spodobało się. Pierwsze ja zaczynała robić z placia, potem robiła... Potem kleila i robila волосся, i zawiązywała płacie i zawiązywała taką sztukę na szyi. Trzeba najpierw klejem i przykleić sukienkę i zawiązać. Wiedźmu i podobaj się mi tu. Podobajcie? Mhm. Podobaj. Ja lubię wiedźmo też. A ty? Ja też wiedźmu. I ja? Mnie bardziej podobається тут. No, kolejno na kodzie jechać. Super, podoba mi się, fajnie, bardzo. Życzę za. Granicę ja zrobiłem, tak? Tak. Lalki! A jakie? Najbardziej japońskie. Interesuję się takim. Po prostu... Takie lalki mnie ciekawią. Takie lalki z legendami. Kiedy poszliśmy do strefy japońskich lalek, bo zaczynam się pomału uczyć japońskiego i strasznie mnie ciekawi historia japońska. Jest dużo do zwiedzenia, ciekawych miejsc i panie są bardzo miłe. Tak, zwyczajno, dzieciom dużo podoba się, tak, Katrusia? Tak, tak, dla nas to też jest ciekawe. Dzieciom organizujemy różnego rodzaju warsztaty. Między innymi te, co dzisiaj dzieci robią, to są zajęcia, gdzie wykonują kukiełki bajkowe. Uczą się nie tylko poznawać lalki, ale z jakich materiałów są zrobione. No a przy okazji mają tutaj wyobraźnię swoją, gdzie dostają elementy i z tych poszczególnych elementów mogą sobie zrobić kukiełki, postacie z różnych bajek lub swoje własne wymyślone. Wycieczka odbyła się w ramach projektu Przystań Świętego Mikołaja, który realizuje Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Dębnicy. Dzięki współfinansowaniu zapewnionemu przez Fundację Świętego Mikołaja, dzieci mogły ciekawie spędzić czas, poznając nie tylko historię lalek, ale także różne kultury. To jest coś nowego, ponieważ myśmy nigdy jeszcze nie uczestniczyli w takich zajęciach. Myślę, że to jest fajny sposób na spędzenie czasu wolnego. Podczas warsztatów, które tutaj dzieci wykonują, dzieciaki mogą zabrać ze sobą pacynki, które samodzielnie wykonują. Dzisiaj dzieci z Ukrainy wyjechały na warsztaty do Muzeum Lalek w Pilźnie, gdzie mogły przeprowadzić właśnie warsztaty bajkowe postaci z bajek. Chciałam podziękować oczywiście Fundacji Świętego Mikołaja za możliwość realizacji tego projektu Przystań Świętego Mikołaja z Miejską Powiatową Biblioteką Publiczną. Następne atrakcje przed nami. Mamy nadzieję, że dzieci z Ukrainy zaaklimatyzują się tutaj u nas w Polsce, w naszej Dębicy i razem z dziećmi polskimi już niedługo będziemy świętować Dzień Dziecka, gdzie też przygotowaliśmy wiele atrakcji dla naszych podopiecznych z przystani Świętego Mikołaja. Dla ukraińskich dzieci podobna inicjatywa to nie tylko szansa na lepsze poznanie okolic powiatu dębickiego, ale również okazja do integracji. Na zakończenie wszystkie dzieciaki mogły spróbować sławnych lodów z piźnińskiej cukierni.